Zadanie 43. W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy P jest równe 1/4 lub 3/8 lub 1/2 lub 2/3. W pierwszej kolejności muszę wyznaczyć liczbę wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. No i tutaj musimy pamiętać o tym, że w każdym z pojemników znajduje się para kul, czyli są dwie kule. Czyli losując możemy wybrać jedną z dwóch kul, ale tych pojemników mamy trzy, co oznacza, że z każdego możemy wybrać jedną z dwóch kul, czyli mamy dwie możliwości w każdym z trzech pojemników, stąd tutaj mamy 2 razy 2 razy 2. No i 2 razy 2 razy 2 to jest 8. I na tej podstawie wiem, że liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest równa 8. Na drugim etapie, w drugim kroku wyznaczam liczbę wszystkich zdarzeń sprzyjających. W tym przypadku zdarzeniem sprzyjającym jest takie zdarzenie, w którym dwie z trzech wylosowanych kul są czerwone. Czyli tutaj będziemy mieli taką sytuację, że najpierw wylosowaliśmy czerwoną kulę, potem czerwoną, a potem jakąś inną. Potem mamy taką sytuację, w której w pierwszym losowaniu mamy czerwoną kulę, potem jakąś inną i w trzecim losowaniu czerwoną znowu. No i potem mamy także na początku losujemy jakąś jedną dowolną i w dwóch ostatnich jest czerwona. Czyli zwróć uwagę, mamy tylko trzy takie przypadki, co oznacza, że liczba wszystkich zdarzeń sprzyjających jest równa 3. No i możemy przejść teraz do wyznaczenia prawdopodobieństwa, o które jesteśmy proszeni w tym zadaniu. Standardowo tutaj korzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Tą definicję masz podaną w zielonej ramce na górze, czyli tutaj teraz możemy tylko podstawić do wzoru i otrzymujemy tutaj prawdopodobieństwo zdarzenia sprzyjającego równe 3/8, co oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B.